10 firm, które warto wspierać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektóre te marki będą się po prostu wykluczać, w sensie na przykład firma 1 będzie prawicowa, firma 2 będzie raczej szerzyć ideologię lewicową. Staram się po prostu wybrać takie marki czy takie firmy, które reprezentują różny światopogląd, tak aby każdy mógł znaleźć choćby jedną markę dla siebie. Coca-Cola, marka napoju gazowanego przedsiębiorstwa The Coca-Cola Company, powstała pod koniec XIX wieku i jest obecnie jedną z najpopularniejszych marek na świecie. Od 1960 roku charakterystyczny kształt butelki jest także prawnie zastrzeżony. Coca-Cola jest jedną z ikon kultury masowej XX wieku. Napój trafił nawet do Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie w 1978 roku władze państwowe zezwoliły na jego sprzedaż. Coca-Cola dziś jest trochę nawet bardzo kiczowata. Te reklamy, muzyka, cała otoczka bardzo słabo to wygląda, ale kiedyś Coca-Cola uchodziła za prawdziwy symbol oraz stanowiła prawdziwy kult estetyki. Marka stała się tak silna, że jej krytyką zajmowali się nawet najbardziej znani i lubiani. Na przykład Julian Tufin napisał, teraz Amerykanie wybierali się na księżyc i obliczali już nawet w dolarach, jaki będzie koszt przelotu jednej osoby. Macy's założył też filię swego babilońskiego przedsiębiorstwa firma Coca-Cola, która rocznie wydaje na reklamy więcej niż przedwojenna Polska na nowe szkoły i szpitale. Będzie księżyczanom sprzedawała swoją mdłą lurę. Z kolei Jan Brzechwa w wierszu Głos Ameryki, pomieszczonym w zbiorze Satry i Humoresek, Miejsce dla kpiasza pisał Coca-Coli. Chwal się gumą do rzucia, chwal się Coca-Colą. Niektórzy Coca-Colę od wolności wolą. Oczywiście to są odniesienia do amerykańskiego imperializmu. Ponadto Coca-Cola wspiera homoseksualistów. Ja nie jestem ani za amerykanizacją świata, ani za imperializmem, ani za homoseksualizmem, więc Coca-Coli nie wybieram. Ale jeśli ktoś ma poglądy takie, o jakich wspomniałem, to firma jest w sam raz dla niego. Nokia, fińskie przedsiębiorstwo zajmujące się technologiami telekomunikacyjnymi, znane z produkcji telefonów komórkowych. W kwietniu 2014 roku dział urządzeń i usług został przyjęty przez Microsoft. Przedsiębiorstwo założone zostało w roku 1865 jako fabryka masy papierniczej. Następnie zajmowało się produkcją kabli i galanterii gumowej. Przedsiębiorstwo zaczęło używać nazwy Nokia po przeniesieniu produkcji do miasta Nokia w Finlandii. Po przeprowadzce przedsiębiorstwo weszło w branżę elektroniczną. Firma jest symbolem wręcz oporu przed światowymi gigantami i dowodem na to, że nie trzeba tworzyć w amerykańskiej Dolinie Krzemowej albo w azjatyckich obozach pracy, żeby produkować sprzęt najwyższej jakości. Ja tam od lat jestem fanem Nokii i jestem bardzo zadowolony. Playboy, ilustrowany magazyn publicystyczny założony w 1953 roku w Stanach Zjednoczonych przez Hugh Hefnera. Pierwszy numer Playboya w USA opublikowano w grudniu 1953 roku. W wydaniu znalazły się zdjęcia Marilyn Monroe. Magazyn stał się silnym elementem rewolucji seksualnej, zaś później potrafił ukazać spojrzenie na kobiety nie z czysto erotycznego punktu widzenia, ale artystycznego. O czym świadczy m.in. rok 2014, kiedy wydawca mocno ograniczył eksponowanie na gości w swoim serwisie internetowym co w ciągu roku przyniosło czterokrotny wzrost odpowiedzialności serwisu. Konsekwencją tego kroku było usunięcie na gości z amerykańskiej edycji magazynu w lutym 2016 roku. Równocześnie nagie sesje pozostały w wielu edycjach PISM w innych krajach, m.in. polskiej. Playboy prezentuje zdrowe podejście i bardzo ambitne, w przeciwieństwie np. do polskiego dresiarskiego i klubowego CKM-u, który jest np. symbolem tandety. A, no i Playboy ma tak dobre wywiady, mogliby się skupić tylko na tym i nadal by zostali na szczytach sprzedaży na polecam wywiad m.in. z Billym Bobem, Thorntonem. Absolutnie świetny. Reserved, polska sieć odzieżowa mająca siedzibę w Gdańsku, założona przez Marka Piechockiego i Jerzego Lubiańca. Szacunek dla tej firmy należy się po słowach dyrektor marketingu Moniki Kapłan, która powiedziała, że ich kampania ma zachęcać kobiety do klasycznego flirtu i sztuki uwodzenia, jak za starych, dobrych czasów, w których kobieta była kobietą. Oczywiście było dużo oburzenia, ale jeśli są firmy, które w zdrowy sposób promują i próbują uczynić nasz świat piękniejszym, to dlaczego mamy ich nie wspierać? Pepsi, gazowany napój typu cola produkowany przez koncern PepsiCo, sprzedawany w wielu krajach. Pepsi Cola został wprowadzony na rynek w roku 1893 przez amerykańskiego farmaceutę Colba Bradhama w New Bern w Karolinie Północnej. Napój miał początkowo dodatek enzymu i miał służyć jako lekarstwo na niestrawność. Szacunek należy im się zarówno za warstwę estetyczną, nie wiem czy widzieliście puszki Pepsi nawiązujące do starych warstw estetycznych, oraz za reklamy. To, co oni potrafili wyczarować kilka lat temu, było obłędne. Moim zdaniem, najlepsza reklama, jeśli chodzi o Pepsi, to ta przygotowana z okazji mundialu Verpa. Ponadto stare reklamy w stylu pin-up, no, magia po prostu. W. Cejrowski, Wojciecha Cejrowskiego, firma i każdy go zna. No właśnie prowadzi on firmę, która funkcjonuje w ramach sklepu kolonialnego. Świetny sklep, w którym można nabyć rzeczy wyprodukowane w Ameryce Południowej. Także jeśli ktoś chce takie egzotyczne przedmioty i chce mieć pewność, że pochodzą z Ekwadoru bądź Brazylii, a nie z Chin, to śmiało tam trafiajcie. Ponadto posiada on wydawnictwo, które wydaje nie tylko jego książki, które są genialne, tak dobrych książek podróżniczych nigdy nie czytałem, ale wydaje też książki i innych osób zarówno przygodowe jak i podróżnicze. Wspiera polskie wschodzące gwiazdy i podróżników, także plus dla pana Cejrowskiego za to. Black, napój energetyzujący produkowany przez polską firmę Foodcare. Napój pod nazwą Black Energy Drink został wprowadzony na rynek po tym, jak firma Foodcare utraciła prawa do produkcji, dystrybucji i promocji napoju energetyzującego Tiger. Black ma przede wszystkim bardzo ciekawy styl, z tym Mike Tyson jest główną ikoną. Za co należy mi się szacunek? Za kampanie reklamowe. Wspierają oni polskość oraz promocję sportów amerykańskich w Polsce. Próbowali zorganizować mecze LFL w Polsce, a z okazji rocznicy Powstania warszawskiego zapłacili Tysonowi, żeby powiedział trochę ładnych słów o Polsce, a Tyson to nie jakiś tam byle celebryta, tylko chodząca legenda. No, niby nic takiego zapłacić komuś, ale porównajcie kampanię reklamową Blacka, nawiązującą do powstania, i reklamę Tigera. Jest różnica, prawda? World Cinema Project. Akurat jest to organizacja non-profit, ale warto ją wspierać. Założona w 2007 roku przez Martina Scorsese, jest to reaktywacja podobnego przedsięwzięcia, które w 1990 roku Scorsese założył wraz z Lukasem Kubrickiem, Spielbergem i Eastwoodem. Celem organizacji jest konserwacja i renowacja zaniedbanych starych filmów, które, no, nie okłamujmy się, gdyby nie to, zginęłyby i nikt by o nich nie pamiętał. Działalność tę trzeba wspierać z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście troska o kino, Drugi zaś to zamiłowanie Martina Scorsese do polskiego kina. To on przecież urządził trasę po Stanach i Anglii, na której prezentował ludności zagranicznej arcydzieła polskiej kinematografii. Microsoft, jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży technologii informacyjnych. Najbardziej znane jest z programów i systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows czy Microsoft Office. Spółka publiczna z siedzibą w Redmond, stanie Waszyngton, założona w 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. W 2012 roku przedsiębiorstwo posiadało 10 tysięcy patentów. Przeciętne wynagrodzenie pracownika to 106 tysięcy dolarów rocznie. Od 2001 roku przedsiębiorstwo produkuje konsolę do gier Xbox. Bill Gates przekazał 38% swoich akcji w firmie Microsoft na cele charytatywne. Jest to największa darowizna w XXI wieku. Dodatkowo zajmuje drugie miejsce na liście najbardziej etycznych firm na świecie. O i to jest zdrowy kapitalizm. Robią dobre produkty, wspierają pracowników i jeszcze pomagają. Orlen, polski koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jedyny koncern w Polsce zajmujący się produkcją polimerów oraz menomerów. Główny producent produktów petrochemicznych w Czechach, obecnie zatrudniający ponad 20 tysięcy pracowników. Firma nie tylko wspiera polską gospodarkę, ale również polski sport. W 2002 roku spółka stworzyła specjalny zespół rajdowy pod nazwą Orlen Team. W skład ekipy weszli trzej motocykliści: Jacek Czachor, Marek Dąbrowski i Jakub Przygoński oraz kierowca rajdowy Szymon Ruta i jego pilot. Jeśli tego mało, to PKN Orlen jest jest jedyną polską firmą, która trafiła na listę najbardziej etycznych firm na świecie. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek oraz zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie codziennie pojawiają się nowe filmy oraz na kanał Światowa Historia, gdzie mam nadzieję, lada moment, zaczną pojawiać się nowe filmy. Cześć!